dziękujemy. Zapraszamy do poświęcenia tabliczki prałata, proboszcza parafii loretańskiej, księdza Jana Strzyża. Zapraszamy. Prosimy Pana Boga, aby pobłogosławił tę tabliczkę pamiątkową polskim żołnierzom niezłomnym. Pokornie Cię prosimy, Panie Boże, abyś w Twojej dobroci pobłogosławił tę tabliczkę poświęconą polskim żołnierzom niezłomnym. Oni złożyli swoje ciało i życie na ołtarzu Ojczyzny. Ty przyjmij ich duszę do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chciałem podziękować wszystkim przybyłym wiceburmistrzom dzielnicy Pragi Północ, burmistrzowi Białołęki, rycerzom Jana Pawła II i przede wszystkim mieszkańcom, inicjatorom zawieszenia tej tabliczki. Poprosiłbym teraz pana Pawła Osieckiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, którym ta tabliczka jest tutaj poświęcona, myślę, że w dniu dzisiejszym, patrząc tam z nieba, są dumni z tego, że właśnie praskie społeczeństwo pamięta o tym, o co oni tak naprawdę walczyli. Znajdujemy się w miejscu, które otoczone jest krwią, potem bólem tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny z myślą o wolnej ojczyźnie. Byli to żołnierze niezłomni, byli to żołnierze wyklęci. Cieszę się, że to tutaj właśnie na Pradze ta tabliczka została umiejscowiona, ponieważ tak jak wspomniałem, tych miejsc, gdzie byli oni katowani i mordowani, jest wiele. Niedawno tutaj jeszcze były zakusy dotyczące pomnika czterech śpiących, natomiast ostatecznie Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustaliła, że jednak ten pomnik tutaj nie powstanie. Za to mieszkańcy postanowili, że tabliczka, upamiętnienie żołnierzy niezłomnych właśnie będzie tutaj, gdzie po pierwsze w miejscu, w którym ci żołnierze ginęli, byli mordowani, bo też trzeba przypomnieć, że tutaj znajdowała się Komenda Milicji Obywatelskiej, Komenda Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, niedaleko znajdowało się więzienie Toledo, niedaleko znajdowała się Strzelecka 8, siedziba NKWD, gdzie znajdują się jeszcze do dnia dzisiejszego napisy świadczące o mordowaniu, katowaniu tych ludzi, napisy wzywające do Boga. Zostawiono tam również na ścianach imiona i nazwiska tych, którzy byli przetrzymywani. Dlatego dziękuję tym, którzy są inicjatorami tego przedsięwzięcia. Myślę, że takie upamiętnienie dla przyszłości, dla młodych pokoleń, aby pamiętali o tym, że tu na Pradze również żołnierze niezłomni ginęli, byli mordowani i walczyli o wolną Polskę. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Ja może wyjaśnię, dlaczego jest dziś odsłonięcie tej tabliczki. Przede wszystkim to jest związane z całą procedurą, którą mieszkańcy tych budynków Targowa 81 i Cyryla 1 musieli przeprowadzić, żeby ta tabliczka legalnie zawisła na tej ścianie tego budynku. Dodatkowo data 13 maja jest bardzo, bardzo znamienna. Po pierwsze, 13 maja 1901 roku urodził się Witold Pilecki.
Chyba nie trzeba mówić, kim był Witold Pilecki. To jest symbol walki z komunizmem, wielki patriota. Tak samo można powiedzieć, że 13 maja był zamach na naszego świętego, wtedy jeszcze Jana Pawła II. Dodatkowo jeszcze dwie takie daty związane z symboliczne, bo w nocy z 12 na 13 maja 1943 roku Sowieci przeprowadzili jeden z największych nalotów na Warszawę. Mówili, że bombardują obiekty cywilne, że węzeł kolejowy, że lotnisko Okęcie, a tak naprawdę największe straty poniosła ludność cywilna Warszawy. Według szacunków zginęło wtedy około 300 osób i około 1000 było rannych. Uszkodzone zostały wodociągi. Przez jakiś czas warszawiacy nie mieli w ogóle wody. I tak naprawdę największe straty poniosła ludność cywilna, a Niemcy, z tego co pamiętam, zginęło chyba 17 Niemców, 17 zostało rannych. No dodatkowo jest data 13 maja, też jest dodatkowym symbolem, bo na przełomie 13 i 14 maja w 1944 roku, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, jednostki AK pod dowództwem Szczerbca rozbiły, może wzięły do niewoli, stoczyły walkę z jednostkami litewskimi, które kolaborowały z hitlerowcami. Wzięto do niewoli ponad 300 kolaborantów, bo inaczej ich nie można nazwać. I to jest, ten dzień też jest symbolem walki z kolaborantami. Praktycznie większość krajów, na terenie większości krajów były jednostki, które współpracowały z Niemcami. Polska była chyba jednym z nielicznych krajów, gdzie nie nawiązano takiej współpracy, Polacy walczyli z Niemcami. No. I tak, dodatkowo jest na tej tablicy data 4 listopada 2014. Dlaczego ta data? Ja nie wiem, ja może bym poprosił panią Grażynę Borkowską, może by nam częściowo wyjaśniła, może by powiedziała, dlaczego, kto jest inicjatorem, kto jest organizatorem i te wszystkie zawiłości. Ja bym prosił o wyjaśnienie. Ja wiem, ale żeby ludzie wiedzieli, że to nie tylko jedna osoba, tylko cała grupa ludzi przyczyniła się do tego, że od dziś odsłaniamy tą tabliczkę. Zapraszam, pani Grażyno. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 4 listopada, bo 4 listopada 1794 roku była rzeź Pragi. Żołnierze niezłomni to są żołnierze dziejów polskich, od początku dziejów polskich. Tych żołnierzy było bardzo dużo, a w ostatnich latach, w najnowszym wieku, w wieku XX, tych żołnierzy naprawdę dużo przybyło. Chciałabym uzupełnić jako miejsce, które było naprawdę tragiczne w swoim wyrazie, to jest miejsce liceum ogólnokształcącego tu Władysława IV. Tu w tym liceum był trybunał wojskowy. Tutaj skazywano i wykonywano. Na dziedzińcu wykonywano wyroki śmierci. W aktach IPN-ów możecie Państwo znaleźć zeznania, opowieści, świadków tamtych zdarzeń. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja chciałabym przeczytać Państwu ostatni list do matki. Napisano go w celi więzienia w 1953-54. Piszę do ciebie, mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga o syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko, nie płacz, proszę. Czas jest lekarstwem, co leczy rany, a za dni kilka przyjdzie pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję,
a w sercu taka miłość płonie. Więc klęczę u nóg twoich, mamo, całując spracowane dłonie. Nie płacz, mateczko, muszę przejść te 7 schodów do piwnicy. Nieś te moje 18 lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś, słońce, wiatr i łopot żagli na wietrze i pierwszych pocałunków smak. I kiedy jest zburzone morze, umierać jest mi strasznie żal. Przysięgam na mą biedną duszę, tak trudno przejść te 7 schodów, a przecież je przejść muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się z nas, za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko, muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku, idą po mnie. Dziękujemy pani Grażynie, naprawdę bardzo wzruszający wiersz. Ja chciałem jeszcze przywitać radnego miasta, pana Jarosława Krajewskiego, który przybył na uroczystość. Ja też widzę, o, pan Piotr Szembosz, wiceprzewodniczący prawicy mazowieckiej. I przede wszystkim witam, o, jest dość spora grupa radnych, też ich witam i witam jeszcze mieszkańców. I do mikrofonu, znaczy może ja dokończę, bo ta tabliczka dodatkowo, tak jak dla mnie i dla, podejrzewam, że większości mieszkańców, jest symbolem walki o to, aby obiekt zwany pomnikiem Czterech Śpiących nie powrócił na Plac Wileński, wygranej walki. I myślę, że pozostanie oprócz tego, że jest w hołdzie dla żołnierzy niezłomnych, pozostanie tym symbolem niezłomności mieszkańców, którzy pokazali, jak należy walczyć o sprawy słuszne. Ja jeszcze zaproszę do mikrofonu pana Huberta Kosowskiego, dokumentalistę i historyka Pragi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, z przyjemnością zjawiam się tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć kilka bardzo krótkich zdań odnośnie tego miejsca, tych czasów, które zasłużyły sobie na państwa pamięć, tą tabliczkę i upamiętnienie pokoleń. Byłem również, co prawda 10 lat później, niecałe 10 lat później, pensjonariuszem budynku, który jest za nami, na Cyryla i Metodego. Też zostawiłem tu kawałek zdrowia, ale jak widzicie państwo, dotrwałem. Dotrwałem po to, żeby dać świadectwo tym czasom, żeby zlikwidować na tym placu nieistniejący już po blisko 4 latach pomnik hańby narodowej, pomnik tak zwanych Czterech Śpiących, za co serdecznie dziękuję radnym lokalnym Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Radzie Warszawy, w której również przez blisko 4 lata walczyliśmy wspólnie o to, żeby mimo oporowi Hanny Gronkiewicz walcy spowodować to, żeby tego pomnika nie było. Jeszcze wcześniej udało mi się zlikwidować hańbiącą ten plac tablicę chwalącą Bolesława Bieruta i Krajową Radę Narodową po przeciwnej stronie na dyrekcji kolei państwowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem zaapelować do państwa, że w momencie trwających wyborów pierwszych i następnych, żebyście państwo podtrzymali dobre wybory osób, posłów, radnych i prezydenta Polski. Życzę państwu udanych wyborów i apeluję o to z tego miejsca. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję panu Hubertowi. Ja jeszcze może zaproszę, tak, może zaproszę, pan Jacek Wachowicz chciał coś powiedzieć. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Pragi Północ. Zapraszam do mikrofonu. Witam serdecznie. Szanowni państwo,
ta tabliczka niech będzie takim znakiem o to, co walczymy. A walczymy na Pradze o Muzeum Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych w Pałacyku Konopackiego, albo co najmniej ma być na Pradze. Chciałem Państwu powiedzieć, że uruchomiliśmy petycję. Już mamy na tej petycji ponad 11 podpisów, tysięcy podpisów popierających naszą inicjatywę. Praska Wspólnota Samorządowa razem z PiS-em walczymy o to, żeby na Pradze było muzeum. To się po prostu nam należy i proszę Państwa o wsparcie tej inicjatywy. Teraz rozdamy też Państwu stronę petycji i prosiłbym wszystkich, kto możecie, wspierajcie tą akcję, żebyśmy przytłoczyli ratusz panią Gronkiewicz, żeby powiedziała tak, Pradze się należy, prażanom się należy ten muzeum na Pradze. Żołnierzom niezłomnym, bohaterom narodowym należy się to muzeum. Walczmy o to. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze może tak, zanim zaczniemy składać kwiaty, ja może tak jeszcze raz podziękuję. To, że ta tabliczka tutaj zawisła, w największej mierze podziękowania należą się mieszkańcom. Mieszkańcom nie tylko tych dwóch budynków, całej Pragi, tak samo jak i panu burmistrzowi Pawłowi Lisieckiemu, który jako mieszkaniec, jeszcze radny, był inicjatorem tej tabliczki. Tak samo jak i pan Jacek Wachowicz, jemu się należą też duże podziękowania, bo on zawiesił tą tabliczkę. Tak samo ludziom, którzy złożyli się na tą tabliczkę, grawerowi, który tutaj z Targowej, który wykonał tą tabliczkę to praktycznie za niewielkie koszty, i tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego. Podziękowania się też również należą grupie historycznej Niepodległość, która nie raz już wspierała i na pewno będzie wspierała wszystkie uroczystości i będzie jednym z organizatorów wszystkich uroczystości patriotycznych na terenie Pragi i okolic. Ja zaprosiłbym teraz do złożenia wieńcy i kwiatów. Prosiłbym, nie wiem, może o ustawienie się po mojej prawej stronie tutaj. I będę starał się powiedzieć w miarę mojej możliwości, kto składa te kwiaty. Kwiaty i wiązanki. Mam nadzieję, że znam te wszystkie osoby. I tak, w pierwszej kolejności zaprosiłbym jako rycerzy Jana Pawła II z katedry świętego Floriana. Zapraszam, proszę złożyć kwiaty. Wieniec od wiceburmistrzów. Od Praskiej Wspólnoty Samorządowej dwóch wiceburmistrzów. No, może nie będę wymieniał, już skoro pan Jacek tak powiedział. Następnie będzie składała to Praska Wspólnota Samorządowa. Tak. Prosimy tutaj po kolei pana burmistrza Białołęki. Zapraszamy. Bardzo piękne goździki. Ale proszę tu podchodzić. Tutaj widzę delegacja PiS. Prosiłbym o podejście delegacji PiS. Tak? Delegacja PiS. Zapraszamy. PiS, Komitet PiS Praga Północ. Tak? Dobrze to chyba wymieniłem. Widzę tak, nie może zmienia, to nie będę tak, nie będę wymieniał, bo dokładnie nie znam wszystkich. A widziałem jeszcze tutaj radnych do złożenia kwiatów. Poprosiłbym. Zapraszam do złożenia biało-czerwonych róż. Proszę, można podejść. Od Prażan wieniec składa pani Grażyna i pan Hubert Kosowski. Od mieszkańców, od Prażan. Od co? Tak
Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś kwiat lub wieńce, zapraszamy. Pan Jacek Wachowicz. Pan Jacek Wachowicz prosił o odczytanie adresu, gdzie można podpisać petycję odnośnie Muzeum Żołnierzy Niezłomnych w Pałacyku Konopackiego. To adres będzie tak: www.muzeumniezłomnych.pl. Zapraszam do składania podpisów, podpisywania się petycji. Ja myślę, że muzeum w Pałacyku Konopackiego, zapraszamy mieszkańców jeszcze do składania, muzeum w Pałacyku Konopackiego bardzo ładnie by się wplotło w Izbę Pamięci, którą obiecał nam właściciel Strzeleckiej. Myślę, że tą sprawę trzeba będzie pociągnąć dalej, żeby na Strzeleckiej była Izba Pamięci, gdzie można by było wejść i obejrzeć to wszystko i dodatkowo Muzeum Żołnierzy Niezłomnych w Pałacyku Konopackiego. Myślę, że tak. Kwiaty, więc...